Cześć, jestem Magda, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mała niespodzianka, jest to troszkę nieplanowany film, ponieważ to, co Wam pokażę, to jest troszeczkę spontaniczny zakup. Nie uważajcie, że taki całkiem spontaniczny, ponieważ już od jakiegoś czasu zastanawiałam się nad tym, aby kupić sobie kolejnego węża. Zastanawiałam się m.in. nad czarnym wężem królewskim, nad kolejną zbożówką, może nad wężem mahoniowym. Generalnie pomysłów miałam kilka, natomiast chyba taka okazja nieco się trafiła na węża w zasadzie niezwykłego, a mianowicie, może inaczej, nie niezwykłego, ale ponieważ jakby jest to wąż, który pochodzi z Azji, tam jest w Indiach bardzo popularny. Generalnie chyba jak zbożówka w Stanach, natomiast w zasadzie nie znalazłam o nim prawie żadnych informacji w polskim internecie. Nawet taki zagraniczny internet, amerykański czy obcojęzyczny, jest ubogi w informacje, natomiast takie podstawy mam, myślę, że jakoś sobie poradzę z hodowlą tego węża. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Ja się bardzo jaram. Jest to po prostu tak śliczny wąż, że no, na pewno dawno nie widzieliście nic tak pięknego. Zwłaszcza, że ma przepiękne wzory, bo wiecie, węże mahoniowe są jednokolorowe. Nawet czarne lampro też będą jednokolorowe, czarne i tak dalej. Chociaż zawsze bardziej fascynowały mnie te biało-czarne węże, to tutaj jakby kolory tego węża i to, że jest rarem i to, że jest w zasadzie okazją i mogę się cieszyć, że mam coś niezwykłego, sprawiło, że faktycznie miałam ochotę kupić tego węża. Generalnie spotkałam się jakby z okazją zakupu wczoraj, musiałam się przespać z tą informacją, trochę rzuciłam monetą, popytałam znajomych, zrobiłam głosowanie na Instagramie i wszędzie wyszło, że powinnam sobie sprawić tego węża, więc oto jest. Zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj węża Heleny. Mamy tego maluszka. Wyjmijmy ją sobie w ten sposób. Jest to saniczka. Patrzcie, jakie to jest maleństwo, jaki to jest żelek. Urzekły mnie te wzory. Jej czarny język. Gdzie jesteś? Patrzcie, jakie ma piękne wzory. Tu ma taki piękny ornament, natomiast wzdłuż drugiej połowy ciała. No. Ma taki piękny pasek. Akurat do wyboru było kilka sztuk. Ja wybrałam taką samiczkę, wybrałam sobie spokojniejszy okaz. Ze względu na to, że już mam szalone węże i wystarczy, chciałam coś spokojniejszego. Tak wygląda z bliska. No jest prześliczna, jest malutka. Teraz spróbuję Wam zrobić jakieś makro. Przepnę się na inny obiektyw, mam nadzieję, że to się sprawdzi i zobaczymy ją w pełnej okazałości. Na razie wrzucam ją tutaj do pudełka, tak jak była. Ogoneczek. Okej, mamy ją na takim z grubsza makro. Będę chciała ją jak najlepiej Wam pokazać, więc może troszeczkę telepać, że tak powiem, ale nie jestem wprawnym operatorem. Natomiast no, chcę Wam pokazać z bliska jej ornament przede wszystkim, bo to jest coś pięknego. Będę starała się, tak jak mówię, zrobić to jak najdokładniej, ale nie mam sprawnej ręki. Wzdłuż całego ciała idzie jej taki pasek. W zasadzie dwa paski na grzbiecie. Tutaj możecie zauważyć ten jej boczny ornament, jak ona pięknie wygląda. Ten wzór. W zasadzie jej kolory to przede wszystkim brązy.
Myślę, że wpada w taki fiolet piękny. Tutaj ten ornament. I już taki pasek do końca ciała. Cechą charakterystyczną, widzicie za okiem, staram się trochę zniżyć aparat. Może zobaczycie, ona ma za okiem takie delikatne kreski, no ale oczy ma wielkie, piękne, wpadające w taki, nie chcę powiedzieć błękit, ale w taki szmaragdowy kolor. No jest pięknym zwierzęciem. Spyska jest bardzo podobna do zbożówki, jednak no, nie widziałam zbożówek w podobnym wzorze. Cechą charakterystyczną tych węży jest to, że zestresowane ten fragment szyi zwijają w mocną eskę i spłaszczają na bokach, czyli w zasadzie są jak takie odwrotne kobry. Ja wybrałam sobie osobnika, który się w ten sposób nie zachowuje, przynajmniej dzisiaj była w stosunku do mnie spokojna, spokojnie ją brałam na ręce, ale jak najbardziej, no jest to wąż, który mega mi się podoba. No popatrzcie tylko na te ornamenty tutaj. Sobie oddychamy. Dla porównania. To jest jej pysk. A to jest mój paznokieć. Widzicie, jakie to jest maleństwo? Jaki to jest słodki żeleczek. Jest zestresowana, ale jest piękna i po prostu nie mogę się doczekać, aż urośnie, oczywiście, ale no jest prześliczna. Teraz przepnę się na normalny obiektyw i pokażę Wam, jak będzie wyglądał jej przyszły domek. W międzyczasie Wam powiem, że do nagrywania makro używałam takiej tokiny. Jest to tokina 100 mm 2.8 światło i żeby przybliżyć generalnie ten efekt, użyłam jeszcze pierścienia pośredniego. Jest to pierścień Canona F12, czyli drugi, i właśnie tym zestawem osiągnęłam takie przybliżenie jak na poprzednim kadrze. A teraz przechodzimy do przenoszenia Agatki. Myślę, że to jest moja propozycja jej imienia. Jak macie jakąś inną, to dajcie znać, ale na ten moment waham się między Agatką a Karolinką. Tak wygląda jej przyszły chwilowy domek. Jest to pudełko kupione w chyba Carrefourze. Sama zrobiłam te dziury wentylacyjne tutaj po bokach, z każdej strony. Niestety tutaj się delikatnie odklikuje, więc zabezpieczyłam ją srebrną taśmą, więc się trzyma. W środku wyłożyłam wszystko ręcznikami papierowymi, ponieważ no myślę, że dla takiego dzidziusia się to sprawdzi. Jest kryjówka dla niej, czyli kokos. To jest dokładnie ten kokos, w którym Błażej zamieszkał, jako to był jego pierwszy domek. Do tego daje miseczkę z wodą wielkości takiej, żeby wąż mógł się spokojnie w niej zanurzyć. Na razie jakby chwilowo może z czasem tą miseczkę zmniejszę, ale na razie myślę, że taka będzie ok. No i co? I dajemy ją do nowego domku. Zobaczymy, jak się zachowa. Proszę bardzo. Jezu, jaka ty jesteś malutka w porównaniu do... Teraz sobie obaduję pewnie. Generalnie zdaję sobie sprawę, że wąż tej wielkości bez problemu za chwilę wejdzie sobie pod ręczniki papierowe, ale chodzi o to, żeby dać jej święty spokój. Kurczę, czy... Spróbuję Wam jakoś przybliżyć fragment tego filmu, żebyście zobaczyli właśnie ten ornament. Bo może ją przybliżę. Nie chcę wylać wody. Ale właśnie to jest ten wzór, który tak bardzo mi się podoba. Widzicie? No, ale nasza mała modeleczka, nie wiem, czy skorzysta prędzej z domku, czy po prostu schowa się pod ręcznik papierowy. No, ale na
ten moment takie schronienie jej wystarczy. Myślę, że przez najbliższe kilka tygodni będzie mieszkała. Oczywiście mam większe pudełka, bo jakby już mam węże, więc to wszystko po nich zostało. Tutaj na razie nic więcej nie będę jej urządzać. Myślę, że sobie świetnie poradzi w takim terrarium przez kilka tygodni. Nie będzie stała w takim na moim regale z terrariami, bo tutaj już chwilowo nie ma miejsca. Chociaż jakby się uparł, to by się znalazło. Natomiast nie wiem, zobaczę, czy postawię ją na ten regale, czy na regale z książkami i tam zrobię miejsce. Póki co nasza mała artystka musi się troszeczkę uspokoić, musimy dać jej trochę spokoju. Tak jak mówię, ja wzięłam sobie spokojniejszego osobnika. Nie chcę takiego wierzgającego wariata, bo już takie mam. Nie potrzebuję takich, bardziej po prostu zależy mi na tym, żeby mieć takiego rarytasa, jakby nie mówić. Wiem, że może po moim głosie i po moim tonie wypowiedzi nie czuć tej ekscytacji. Czuję delikatny stres, wiecie, bo to jest kolejne zwierzę, ale jakby jestem zadowolona z tego zakupu. Cieszę się, że do mnie trafiła. Jeszcze jedno takie małe przybliżenie może na jej ryjek. Spróbuję wam. Patrzcie, to jest taki maluszek. Taki maluszek, ale jest taka piękna. Taka grzeczna, spokojna. Dajcie znać w komentarzach, jakie... O, moja dłoń na... dla porównania. Oczywiście ona się troszkę stresuje, ale jak na to, jak może się stresować wąż, to naprawdę nie jest źle, więc myślę, że jakoś się zaprzyjaźnimy z tym małym robaczkiem. Mały żelek, no tu nic większego nie ma. Nie wiem, nie chcę wyjmować Błażejka, bo jadł zresztą, no nie będę jej stresować jeszcze jakimiś kolejnymi tutaj bodźcami. W każdym razie moja mała gwiazdeczka. Kolejna YouTube'owa jest ze mną w domu, także bardzo się cieszę i zapraszam Was do śledzenia. O, jeszcze coś ciekawe, nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale ma czarny język i chyba wnętrze paszczy też ma czarny, z tego co widziałam. W każdym razie no, język można zobaczyć, widać go, więc, więc to jest coś ciekawego. O, nie jest taka strachliwa, to jest odważna dziewczyna. Ona czuje pewnie zapachy jeszcze tutaj, więc musi się z tym obyć, ale widzicie jaka jest... No jest piękna, no tutaj nie ma co ukrywać. Ona jest przepięknym wężem, mega mi się podoba jej ornament i ten ciekawy wzór. Nie jest to coś spotykanego i myślę, że stanowi to bardzo fajną odmianę co do innych węży. Nie wiem, no, cały dowcip polega na tym, że jest to wąż, którego w zasadzie nie ma w sprzedaży. Nie, jakby odkąd się dowiedziałam, że mam opcję kupna takiego węża, to szukałam informacji, no i nie ma, nigdzie ich nie ma, więc cieszę się, tak jak wspomniałam, mam rarytasa i jest to coś ekscytującego i mam nadzieję, że dla Was będzie równie ciekawe i będziecie śledzić jej losy i przygody ze mną. I może nie przygody, bo lepiej, żeby się obyło bez przygód w każdym razie. No, mamy nowego ziomka w ekipie. Śledźcie jej losy, śledźcie to, jak rośnie, będę Wam pokazywać. No zawsze to będzie jakiś kolejny ryju do karmienia, więc widzimy się w kolejnym filmie. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do komentowania, do szukamy jej imienia. Ja już mam pewne swoje typy, ale oczywiście jestem otwarta na propozycje. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia i na razie.